Dzień dobry wszystkim. Witam na kolejnym filmiku. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć o książkach na odtrutkę od kościelnej propagandy, która to propaganda jest także w mediach i w szkołach, wcale nie tylko w kościołach. Nigdy nie opowiadałem o tych czterech książkach razem, więc najwyższy czas, aby to teraz zrobić. Biblioteczka Człowieka Myślącego, bo tak się nazywa seria tych książek, ukazuje się od 3 lat. Razem robimy ją z wydawnictwem Letra Print. Pierwsza ukazała się w 2021 roku. Trzy z tych książek, czyli te trzy, ukazały się dzięki wsparciu czytelników i przyjaciół. Także to jest dzieło, każda z tych książek to jest dzieło wspólne co najmniej kilkudziesięciu osób. A teraz opowiem o każdej z tych książek z osobna. Książka numer jeden, dlatego numer jeden, bo ukazała się jako pierwsza, to Epidemia Manipulacji, czyli o tym, jak chronić przed religijną manipulacją siebie i bliskich. Ukazała się ta książka w COVID-zie i być może stąd ten tytuł właśnie Epidemia Manipulacji, ale tu chodzi o nie COVID-ową epidemię, ale o epidemię manipulowania ludzkimi umysłami. O co chodzi? To jest książeczka, w której chciałem zawrzeć moje doświadczenia z pracy z ludźmi, którzy wychodzą z religii, a także trochę z moją własną historią życia. I opowiadam tam króciutko o tym, jaki wpływ religie wywierają na życie świata, ponieważ jest to olbrzymi wpływ, ponieważ większość wojen, jakie się toczą na świecie, także w tej chwili, ma w tle religię, albo przynajmniej są tam religijne akcenty. Nawet w inwazji rosyjskiej na Ukrainę są religijne akcenty i były od samego początku, że jest to krucjata przeciwko bezbożnej Europie i jej wpływom na Świętej Rusi, czyli w Kijowie. Więc to miało być wyzwolenie Kijowa od przeklętej, bezbożnej Europy. No więc, jak widzicie, to wywiera bardzo wielki wpływ na nasze życie, znaczy religia wywiera ten wpływ. Zajmuję się w tej książeczce także tym, jak konstruowane są religijne pułapki myślowe, które nas trzymają przy wierze, albo wielu z nas trzymały, na przykład zmusza się nas do udowadniania, że Boga nie ma, albo wmawia się nam, że świat musiał mieć jakiś początek i musiał być jakiś stwórca. Zajmuje się też Kościołem katolickim i tym, jak on uwodzi i zastrasza ludzi. I mówię trochę o tym, co począć bez bogów. Czy świat bez bogów, bez religii jest możliwy? Czy jest to gorszy świat niż świat religijny? Bo mamy trochę przykładów, bo taki świat już też trochę istnieje. Także zapraszam do lektury tej książki. Ona jest ciągle w sprzedaży, jak każda z tych pozostałych książek. To była książka numer jeden. Teraz książka numer dwa. Książka numer dwa to Krzyżem i przemocą. Czyli o tym, jak Kościół katolicki podporządkował sobie Polki i Polaków i jak się od tego uwolnić. Nie przez przypadek jest ta postać, która z kolumny Zygmunta, król Zygmunt, ponieważ to jest człowiek, który w ręku trzyma monstrualny krzyż i szablę. To jest taka historia Polski w pigułce, historia przemocy religijnej i o tym też tam jest, o tym, że katolicyzm w Polsce rozpoczął się od trzech krwawych chrztów, co najmniej trzech, i od powstań przeciwko religii, przeciwko kościołowi, o czym dzieci nie są zasadniczo uczone w szkole, bo i po co. Potem o tym piszę, że ewangelizowano w Polsce butem i kopniakiem, że to się działo przemocą. Mówię też o mało znanej rzeczy jak rewolucja husycka w Polsce, bo rewolucja husycka była nie tylko w Czechach, ale też i w Polsce. I o tym, że jeden z najstarszych zabytków języka polskiego, wieś o Wyklifie, jest pieśnią antyreligijną i antyklerykalną, o czym oczywiście zwykle nie wiemy, nie wiecie, ponieważ nikt nas tego nie uczy.
Co z tego, że to jest jeden z zabytków najstarszych języka polskiego, skoro lepiej, żeby Polacy go nie znali. Pisze także o egzorcyzmach, o wielu innych aspektach przemocy religijnej, o apostazji oraz, a zbliża się 1 września ponownie, że jest to Dzień Zaniku Pamięci Narodowej. Zwykle jest to dzień obchodzony jako pamiątka wybuchu II wojny światowej, ale Polacy nie mogą się dowiedzieć, że w tym dniu nie tylko Hitler i hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, ale napadła również katolicka Słowacja pod przywództwem księdza Tiso. Najprawdopodobniej 1 września o tym nie usłyszycie i nie słyszeliście. To była książka numer 2, którą bardzo serdecznie polecam. Teraz książka numer 3. Książka numer 3 to książka pod tytułem Dlaczego odeszłam? Historie czterech kobiet. Wreszcie coś, czego sam nie napisałem. Mam tam tylko swój mały udział we wstępie i w zakończeniu. To jest książka, którą napisały cztery kobiety w różnym wieku, z trzech różnych pokoleń i z różnych miejsc Polski. Te kobiety, wspaniałe osoby, opowiadają o tym, dlaczego odeszły z kościoła, jaki negatywny wpływ Kościół wywarł na ich życie oraz o tym także, że nie zawsze były bardzo wierzące, a mimo tego Kościół ten negatywny wpływ na ich życie wywierał. Myślę, że to jest bardzo ciekawe. To jest książka, która też da wiele do myślenia mężczyznom, ponieważ zrozumieją, że presja religijna na kobiety jest o wiele większa niż na mężczyzn i że często ojcowie zdradzają swoje córki w tym sensie, że sami, będąc dość wolnomyślicielscy, nie uczą tego wolnomyślicielstwa swoich córek. Przeciwnie, poddają, zgadzają się na to, albo sami to robią, że córki są wychowywane w takim dość konserwatywnym katolicyzmie. Podobno dla ich dobra, ale to nie wynika z tego niestety nic dobrego. W podsumowaniu zastanawiam się, dlaczego jest tak, że kobiety często lgną do kościoła, mimo że kościół je wykorzystuje, poniża i żyje jakby ich kosztem. Myślę, że warto sięgnąć po tę książkę. Niektórzy czytelnicy twierdzą, że ona jest lepsza i ciekawsza niż te dwie pierwsze, o których mówiłem przed chwilą, więc tym bardziej polecam, jeśli jeszcze nie czytaliście. To była książka numer 3. Teraz książka numer 4, książka ostatnia. Ta książka to Marta na białej szkole. To jest opowiadanie dla dzieci. Autorką tego opowiadania jest Agnieszka Abemonti-Świrniak, pisarka, publicystka, działaczka na rzecz praw człowieka, świeckości i ateizmu. Także redaktor naczelna ukazującego się przez wiele lat miesięcznika Niecodziennik Etyczny. Znakomita nazwa, notabene gratuluję Agnieszko. W każdym razie, ta książka jest pierwszym opowiadaniem dla dzieci z rodzin niereligijnych napisanym przez polską autorkę lub autora, w tym przypadku oczywiście autorkę. Więc jest tym bardziej interesująca i godna uwagi. To jest świetnie napisana opowieść o przygodach dzieci pochodzących z rodzin o różnych światopoglądach. To jest książka też o przyjaźni, wzajemnym wsparciu, o tęsknocie i ważnych dziecięcych dylematach. Więc bardzo serdecznie polecam to opowiadanie nie tylko tym, którzy mają dzieci, ale tym, którzy mogą taką książkę podarować dzieciom, bo myślę, albo przeczytać dzieciom, bo myślę, że naprawdę jest ta książka godna wielkiej uwagi. Tę książkę możecie nabyć dla siebie albo dla innych, oczywiście wszędzie niemalże w internecie, w bonito.pl, na przykład na motylach książkowych, w Empiku, albo w taniej książce, albo gdziekolwiek indziej. Wszystkie te książki, o których dzisiaj mówiłem, są w sprzedaży, więc możecie je nabyć, możecie je komuś podarować i w ten sposób pomóc ludziom wychodzić na wolność od religijnej propagandy, bo taki jest cel wydania Biblioteczki Człowieka Myślącego. Dziękuję za Waszą uwagę. Zachęcam do abonowania tego kanału, mojego kanału. Znajdziecie tam m.in.
rozmowy o wolności i inne filmiki. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i życzę przyjemnej lektury tym, którzy tych książek jeszcze nie czytali. Dzięki.